No kochani, halo, halo, witamy Cię Pluteńko. Jesteśmy na zajęciach z trenerem Janczyszynem. Dzisiaj pomaga kochani trener Sebastian. Opowiem w kilku słowach również i na jego temat. Natomiast teraz serdecznie chciałem Was powitać. Jesteśmy na treningu w Osiecznicy, kochani, dlatego że aura dzisiaj nie rozpieszcza. No, może inaczej. Jest przepiękna, jest wspaniała pogoda. Śnieżno, biało, kochani. Natomiast szkoda, że tego typu pogody nie mieliśmy w grudniu, wtedy, kiedy wszyscy na to czekaliśmy, kiedy choinki były przyozdabiane. Natomiast teraz, kiedy już pachnie wiosną, kochani, kiedy już tak naprawdę wystartowaliśmy z treningami na podwórku, no szkoda, stało się tak, jak się stało, kochani. O tydzień przesuwa nam się taka jak gdyby regularność na podwórku, także bawimy się, kochani, na hali, aby jakby zachować ciągłość treningową. Słuchajcie, Kudełek z Nasią bawią się po lewej stronie. Przypominam, jesteśmy w Osiecznicy, kochani. Osiecznica to niewielka miejscowość, 12 km od Bolesławca. Tutaj trener trenuje, zdaje się, kochani, od września ubiegłego roku, czy od października. Natomiast w tym momencie... Czekajcie, troszeczkę nam tam mała katastrofa się stała. Kudeł się pośliznął, kochani, przebijając piątkę. Nasi nie wyhamował i zderzył się ze ścianą, jak to z Kudłem bywa, ale wszystko już jest pod kontrolą, kochani. Mamy dużo śniegu, także troszkę uratowaliśmy, żeby nie było śliwki. Zobaczcie, Kudek jest żywy, szykują się do kolejnego ćwiczenia. Natomiast ja przenoszę się, kochani, tutaj, gdzie trener Mateusz z trenerem Sebastianem będą pomagać jakby Gutkowi w takim aktywnym powrocie, kochani, do obciążeń. Oczywiście te obciążenia my na początek stosujemy, kochani, w sposób taki zrównoważony, czyli pomalutku, ale coraz więcej. Tym bardziej, że tak jak mówiliśmy wczoraj, kochani, Gutek był wczoraj u lekarza i mamy pełny powrót do zdrowia, także cieszymy się strasznie. W tym momencie już tylko taki rozruch, rehabilitacja, kochani, aby przywrócić czucie i prawidłową pracę wszystkich poszczególnych partii. Przypominam, kochani, że Gutek właśnie, zobaczcie, dzisiaj po raz pierwszy na treningu w nowych butkach, kochani, także dzisiaj testujemy naszego Adidasa. Oczywiście cała reszta też w Adidasie, także jeszcze raz pięknie dziękujemy za wsparcie naszemu partnerowi strategicznemu na ten rok, kochani, na 2016. Przypominam, Gutek dostał roczny kontrakt od Adidasa, także wszystko, co mamy w tym momencie, kochani, akurat tak się złożyło dzisiaj na treningu, to właśnie od naszego partnera. Także zobaczcie, Kudełek tutaj gnioty, sadzi, piłki robi. Za momencik, kochani, oni ruszą ze swoimi ćwiczeniami. Przypominam, że ta część treningu to jest, kochani, trening dla grupy najmłodszej, czyli trenują i bawią się, kochani, bambiniaki, skrzaty i kto ma ochotę, dlatego że treningi u trenera Mateusza mają bardzo ciekawą formułę, szczególnie te tutaj w Osiecznicy. Trenujemy, kochani, 3 godziny. Pierwszą godzinę skrzaty bambini, drugą godzinę żaki skrzaty, trzecią godzinę żaki orliki oraz młodziki, bo też jest kilku chłopców starszych. Także kto ma ochotę i siłę, ten może trenować przez wszystkie 3 treningi. Natomiast każdy tutaj jak gdyby do treningu podchodzi indywidualnie. Kiedy pracują z piłkami, trener robi to naprawdę bardzo umiejętnie, kochani. Także inaczej traktuje Kudełka, który ma lat 4, inaczej kolegę, który ma lat 8, czy 7, czy 10. Natomiast przypominam, zobaczcie, ja chciałem się skupić troszkę tutaj na tej części, gdzie, tak jak mówię, Gutek z trenerem Sebastianem pomalutku wraca do formy. Muszę Wam powiedzieć, kochani, że już jakby za zgodą lekarza, no właśnie tego typu ćwiczenia na tych poduszkach stabilizacyjnych, do tej pory, kochani, gdzieś tam była blokada psychiczna w celu uruchamiania palców. Natomiast tutaj zobaczcie, zanim zaczniemy kopać piłę, to już musimy mieć pewność, że palce pracują tak, jak powinny, że wszystkie mięśnie, kochani, z powrotem wróciły do takiego aktywnego życia, jak to powinno mieć miejsce u sportowca. Także cieszymy się bardzo. Kochani, 2 słowa na temat trenera Sebastiana. Trener Sebastian, kochani, to również, uwaga, wychowanek Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Łodzi. Także mieli okazję razem z trenerem Mateuszem doskonalić swój kunszt, swoją umiejętność piłkarską, kochani.
jakby szlifować swoje umiejętności właśnie w jednej z najlepszych szkółek w Polsce. W tamtym okresie czasu, kochani, Szkoła Mistrzostwa Sportowego z trenerem Mateuszem w składzie zostawała, przypominam, mistrzem Polski juniorów. Także efektywny trening. Ze Szkoły Mistrzostwa doświadczenie tam nabyte trener dzisiaj, kochani, pożytkuje z naszymi pociechami, z naszymi dziećmi, także za to wielkie dzięki. Przypominam, kochani, że to są ostatnie treningi halowe w tym roku. Myślę, że one nie miałyby miejsca, gdyby nie aura. Na dworze mamy naprawdę, kochani, piękną warstwę śniegu. Wracając z powrotem, może nagram krótką migawkę z samochodu. Zobaczycie, jaka jest naprawdę przepiękna pogoda, tym bardziej, że z Bolesławca do Osiecznicy jedziemy przez Bory, kochani, te nasze dolnośląskie. Tutaj jest naprawdę mnóstwo lasów, pięknych, wspaniałych terenów, zresztą bardzo przypominających Mazury. Może nie mamy tyle wody, kochani, co tam, natomiast lasów mamy na pewno bardzo podobnie, dużo. W każdym razie z wielką ciekawością przyglądam się, kochani, jak Gutek tutaj pracuje na obciążeniach, na taśmach gumowych, na poduszkach stabilizacyjnych. On się w tej części treningu jakby nie udziela z resztą grupy, która się bawi dzisiaj, kochani, dlatego że tu będą sprinty, tu będą biegi. Zobaczcie, tutaj będzie miał pudełek dużo do popisu. Maśka też jest przecież bardzo szybką osobą. Zobaczcie, jak pięknie mija pachołki. No świetnie to wygląda. Zobaczcie. Teraz Konrad, także po tej stronie ćwiczą młodsze pociechy, z tamtej troszkę starsze, skrzaty. Pięknie, poszedł kudełek, zobaczcie, idzie kudełek, asem, pięknie, oczywiście wszystko pod czujnym okiem trenera. Sporo, patrzcie, jest zabawa, jest czas, jest uśmiech, jest, kochani, fajna zabawa. I o to tutaj w tym wszystkim chodzi. W każdym razie, kochani, oni, maluszki, świetnie się tam bawią, koordynacyjnie, prędkościowo. Słuchajcie, to są takie troszeczkę ćwiczenia, natomiast pod kątem, zobaczcie, jeszcze jeden nieprawdopodobny element, kochani, trener, pracując na tamtej połowie boiska, kochani, dostrzegł jakąś nieprawidłowość, którą Gutek wykonywał, kochani, i od razu mamy korektę. I to jest tak naprawdę nieprawdopodobne, bo muszę wam powiedzieć, kochani, że no, pewne rzeczy można improwizować, pewne rzeczy można jakby intuicyjnie funkcjonować, natomiast no, u trenera poziom wiedzy tej trenerskiej i takiej ogólnorozwojowej jest naprawdę duży, jest, kochani, potężny. Ja zauważyłem już, kiedy oni pracują koordynacyjnie na drabinkach, kiedy oni, kochani, wykonują różnego rodzaju ćwiczenia, no to dla mnie, kochani, poprawnie wykonane ćwiczenie, natomiast w opinii trenera Mateusza, no, na 40%. Także zobaczcie, dwie osoby patrzą na szklankę, jedna ją widzi do połowy pustą, druga od połowy pełną. Natomiast no, myślę, że między innymi dlatego jakby mój poziom wiedzy nie pozwalałby mi za bardzo pracować jako aktywny trener. Aczkolwiek po trochę tak się czuję, kochani, w stosunku do swoich szabełków. Nadrabiam osobowością, innymi cechami charakteru, które jakby którymi pomagam rozwijać pasję w tych swoich szabełkach. Kocham ich nieprawdopodobnie, kochani, i tak naprawdę nie wiem, czy oni będą piłkarzami, czy nie będą, natomiast te nasze wspólne zainteresowanie pozwoliło nam naprawdę wspaniałe relacje między nami zawiązać, kochani. No, sami wiecie, jak jest XXI wiek, kochani, wszyscy gonimy wiatr, gdzieś jakaś pogoń materialna i w dobie tych wszystkich informatycznych cudów, internetów, tabletów i innych, słuchajcie, tak zwanych rozpraszaczy, to takie właśnie prozaiczne rzeczy, które właśnie dzięki sportowi, przez które sport zbliża, kochani, nieprawdopodobnie. Także jest to naprawdę, patrzcie, kudełko. Zobaczcie, przenoszę się na chwileczkę w treningu, kochani, na Gutka. Gutek za godzinkę będzie trenował z chłopcami ze swojego rocznika, dlatego że od 16 do 17, przypominam, trenują skrzaty, od 17 do 18 żaki, orliki.
także przyjdzie kolejna grupa wiekowa 2-6-2-5. Kto da oczywiście dzisiaj radę, dlatego że tak naprawdę ten trening jest bardzo spontanicznie zmontowany, także chwała i szacunek dla trenerów za to, że jakby no, reagują na tego typu rzeczy, czyli kiedy podwórko no, niestety nie pozwala na przeprowadzenie zajęć, kochani, to my tak czy inaczej jesteśmy aktywni na sali, czyli załatwiliśmy ponadprogramowo salę, dlatego że my już z sali oficjalnie wyszliśmy, kochani. Także mamy piękny obiekt w Bolesławcu. Widzieliście już jeden film z tego obiektu, kochani, aczkolwiek to wtedy warunki atmosferyczne były takie sobie, kochani, ciężko było zrobić zapis, także nagramy na pewno Wam jeszcze trening z Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego, właśnie z treningu z Bolesławcu, z naszych obiektów z osiedla Kwiatowego, gdzie na co dzień będziemy jak gdyby trenować. Może inaczej, my cały czas, kochani, na ten moment jakby planujemy swoje treningi z dnia na dzień, żyjemy na SMS-ach, dlatego że tak naprawdę, kochani, jeżeli aura pozwoli jutro, to od razu wychodzimy, kochani, jutro trenujemy w Bolesławcu, także na razie takie to wszystko jest, kochani, troszkę spontaniczne.